A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Diablo 2. Pierwsza nagroda za questik odebrana. Zrobiliśmy slocik, a właściwie możemy runy już też odebrać, nie? W ogóle. Bo uwolniliśmy tych barbarzyńców. Jestem Quelkek, dostaliśmy runki. Dobra, nie będę ich chyba już jakichś selekcji tutaj robił. Mamy dużo miejsca, możemy sobie pozwolić na to, żeby nawet je ponosić. Niech one sobie tu na razie będą. Dobra, wracamy. Dotarliśmy ostatnio na... tutaj, na koniec tej zlodowaciałej wyżyny. Tutaj będzie Bosior. Zaraz, ten taki standardowy. Zobaczymy, co nam zostawi. Mamy runę Etch w toporze, przypominam. Jest bardzo fajnie. Ostatnio polosowaliśmy sobie też pod koniec odcinka talizman. Wyszedł taki z jeszcze lepszą skutecznością ataku. Zdrowie delikatnie spadło, bo ten stary tam dawał 10 do zdrowia, czyli 5 zdrowia na slot. Jak na talizman to nie jest jakiś super. Wolałem tę skuteczność ataku. Także się to polepszyło trochę. A oto i Bosior. Kliknę miksturkę na wszelki wypadek. Okogów, no właśnie, okogów tutaj zawsze jest. O, zaklęty ogień. Dobra, nic nam nie zrobił. Lekka zbroja płutowa, mroczny łuk. A to jest łuk, to nie jest, no właśnie. To jest też jeden jakiś tam łuk, który jest tak naprawdę kulą dla czarodziejki. Dobra, kolejna lokacja. No niestety mamy znowu jednostki strzelające, więc trzeba się będzie trochę za nimi uganiać. Upiorna zbroja drugopoziomowa. I na tej lokacji w sumie... Czy nie, no punkt nawigacyjny trzeba znaleźć, tak? Nie będziemy chodzić po żadnych Abaddonach, Acheronach i tak dalej. Ej, sobie niepotrzebnie krzyknąłem. Taki odruch. Złowrogi hełm, drugopoziomowy. Kluczyk? Jak tam w ogóle z tymi kluczami? Za wiele nie otwieramy tych skrzynek tutaj w piątym akcie. Pierścionek. No, pierścionek mamy niebieski. Zbieramy te pierścionki. Truciznami na razie w ogóle problemów nie ma, bo nic tutaj truciznami nie atakuje. Tamta świątynia Nihlathaka będzie sporym zagrożeniem, jeżeli te żmije nam by wygenerowało. Tam trzeba będzie uważać, opić się tych mikstur. Antidotów się opić. Dobra, dojdziemy do fortyfikacji, zatoczymy kółeczko w te... Aha, nie, idę w złym kierunku, żeby dojść do fortyfikacji. Ten zwrot jest lewo góra. No niestety, te demoniczne gremliny, czy jak to tutaj jest, też tutaj są. Mamy Bosiora z seryjnym strzałem i z klątwą. Ejku, to przecież się odsuwa wszystko ode mnie. Jeszcze spowalnia. Dobra, amulet bierzemy. Starczy kostur. To trzeba by wziąć. To z zestawu Naja by chyba było zielone, jeżeli dobrze kojarzę. Bo tam była obręcz na głowę. Zbroja i ten kostur chyba Naja, tak? To to było? Trzy przedmioty. Jeśli się nie mylę. Weźmy sobie to, zbroja turniejowa, ale ta drugopoziomowa to jest. Mógłbym podnieść na sprzedaż, tylko fajnie, żebym jeszcze miejsce sobie zrobił. Drugopoziomową mogę wziąć. O, najemnik dostanie miksturkę. Bo coś go tu klepie mocniej niż zwykle. Strzały poleciały. Są fortyfikacje, czyli odbijamy. Wzdłuż nich się przejdę, szukam punktu nawigacyjnego. I czempioni, tacy prości. Tylko upierdliwi.
Szmaragd taki zwykły? No nie, nie podnoszę go, nie ma miejsca, chyba że... Dobra, mogę. Mogę pierścionek sprawdzić, w sumie ten kostur mogę zamieć, czyli Blizzard, tak? Dobra, możemy wziąć. Skoro starczy kostur, to sama... To sam z siebie ma dosyć wysoki, wysoką cenę u kupca pewnie. Jeszcze ta zamieć trochę tę cenę podniesie, będzie dobrze. Ale pada u mnie. Fazowe ostrze znowu. Ostatnio też nam chyba tam wypadło. A nie, ostatnio... No właśnie, fazowe to jest. To jest to trzeciopoziomowe. Bo tak mówiłem o tych fazowych ostrzach. Teraz poleciało. Co mówiłem, że to unikatowe było kiedyś zbagowane. Potrafiło grę wywalać po zidentyfikowaniu. No nie, tutaj chyba nie ma punktu nawigacyjnego. Nie sądzę, żebym gdzieś go ominął. Przekraczamy fortyfikację i szukamy dalej. Pójdziemy sobie znowu wzdłuż fortyfikacji, zniszczymy katapultę po drodze. Okej. No i pięknie. O, dwie katapulty trujące. Na pierśnik nie podnosimy, zbroja pierwszego poziomu, kapliczkę mogę sobie wziąć. Nie żeby była jakaś bardzo potrzebna, ale wziąłem. Kolejne fortyfikacje, tym razem szybko się trafiły, więc od razu odbijamy. Amulet bierzemy. Amulecik bierzemy. No, zbroja turniejowa, takie druciane runo dla ubogich. Dla takich bardzo ubogich w sumie. Pieniążki. I szukamy tego punktu. Czy tu mógł się gdzieś wcisnąć ten punkcik? Bo małą przestrzeń nam tutaj wylosowało pomiędzy tymi fortyfikacjami kolejnymi. Czy tu mógł się gdzieś wcisnąć punkt nawigacyjny? No raczej nie, chyba bym go już zauważył. Ale zaczyna padać tu u mnie. Fajnie. Czyli co, przekraczamy znowu fortyfikację i miejmy nadzieję, że gdzieś tu już blisko będzie. Kolejne katapulty. Tym razem z zimnem? Nie, z błyskawicami. A to chyba jakoś tak różnie strzela, nie? Zmienia sobie te pociski. Siedziba demonów szybko rozwalimy. No, dosyć szybko. No, zaraz poziomik wpadnie. Rzeźniczy hełm, no. To co, w tę siłę chyba nie biorę pod te talizmany, takie żeby tam wymieniać. Idziemy w żywotność, myślę, ostro. Bełty. Okej. No, punkcik gdzieś tutaj. Jeszcze chyba z jedne fortyfikacje będą. O, tutaj nie wchodzimy już. Barbarzyńca już tak pędzi do tego bala, no nie. Czas się kończy. Bal może w każdej chwili tutaj przejąć władzę nad światem. Jest studnia. No tutaj Bosior, jak on się szybko rozwalił, na hita praktycznie. No ale to tylko gremlin byle jaki. Szafir bez skazy, no trzeba by wziąć. Dobra, chodźmy. Chodźmy się troszeczkę ogarnąć. O! Kłeścik, no w końcu. 21300 za starczy kostur, 21700 za tę zbrojkę. Może być. Pierścionek. O, odporność na trucizny, patrzcie. No jest odporność na trucizny, jakby nie patrzeć. Dyscypliny cienia. 10000. 4 do minimalnych obrażeń.
Odporność na trucizny. No duża nawet, no. No fajne. Tylko, że skuteczność tam spadnie. Nie, dobra. Sprzedajemy to. Potrzebujemy z hazardu, nie? Potrzebujemy z hazardu potężnego żółtego pierścionka. Jeszcze w tym odcinku będziemy hazardować sobie, pod koniec. Czyli tak, to sprzedajemy. Ja wiem, że mamy runę Edh, wszystko fajnie, ale jednak ta skuteczność... Niech jeszcze będzie. Tak, żebyśmy jeszcze lepiej trafiali. Tak, to wypełnione. Chodźmy tutaj z powrotem, sobie krzyknę, żeby nie zapomnieć. Szafir bez skazy. Miksturkę jedną, drugą możemy zabrać i idziemy. Najemnik się świetnie trzyma, ale z naszymi okrzykami zwiększającymi zdrowie, pancerz, resy dostał ze zbroi i zadowolony jest. Nasz dzielny najemnik. Okej. No, ale chyba znowu nie trafiliśmy na punkt nawigacyjny. No zobaczę, jeszcze tutaj przejdę się. Latający topór. Jeszcze się tu przejdę, ale raczej nie sądzę. Zniszczymy siedzibę demonów z tej okazji, że tutaj sobie chodzę. Dobra. No to przekraczamy fortyfikacje. No to już na pewno ostatnie fortyfikacje przekraczamy, czyli punkt nawigacyjny nam się trafił gdzieś na samym końcu. Czy na tej lokacji jeszcze zdobędziemy poziom? Oto jest pytanie. Naga. To drugopoziomowe. Ale będziemy ratować sobie a nieco. Ale dostaniemy zwój. Czyli questy od Larzuka wykorzystaliśmy wszystkie. Znaczy nagrody od Larzuka wszystkie, tego testy slotowania. Od Charsi rękawiczki nasycałem. Czy jeszcze coś nasycałem? Nie, tylko rękawiczki, czyli jedno wykorzystaliśmy. Ciekawe, czy ja coś jeszcze będę chciał sobie nasycać. Jakiś hełm trzeciopoziomowy, jak wypadnie, to nasycimy dla najemnika. O! Dobra, trzeciopoziomowy hełm, szukamy. Tylko nie jakiś słaby typu czako, tylko coś takiego fajnego. Nasz najemnik ma duże siły. On to mógłby sobie założyć jakiś fajny taki hełm. Właśnie. Charsi jeszcze musi hełmy dla najemnika nasycać. Chyba, że jakąś broń dla niego lepszą, bo teraz już tam tak bardzo nie zależy na tych jego klątwach, żeby on rzucał, bo mamy swoją klątwę. No chyba, że u starożytnych jakby rzucił, no to okej. To wtedy dobrze, ale nie, chyba jednak hełmy chciałbym u niego losować. Oni tak z samymi obrażeniami to nam nie jest za bardzo w stanie pomóc. Mamy takie duże obrażenia z tego topora, że bardziej chodzi o efekt w jego przypadku, więc no efekt z tych zwiększonych obrażeń jest okej. Ale hełmik, no hełmik moglibyśmy... Trzeciopoziomowy hełmik, proszę mi tu gdzieś go wyrzucić. O, oni może mają, ten nie ma. Ten też nie ma. Potrzebujemy hełmu trzeciopoziomowego, białego. Albo unikatowego trzeciopoziomowego, też myślę, że najemnik by się nie obraził. Może być z zestawu jakiś fajny. Co tam by takiego fajnego z zestawu mogło dla najemnika polecieć? Twarz Wilhelma w sumie. Najemnik też może tam z tego druzgocącego korzystać, nie? No w sumie. To będzie Bosior. Niewrażliwość na takie fizyczne. Czyli przełączamy się na Berserkera. Tylko najemnik, żeby teraz klątwy nie wygenerował. Wolę w niego trafiać. No, wygenerował, dobra. Pyk. Easy, nie? Przełączamy się z powrotem na to. O, tu chyba mamy pod nosem ten punkt nawigacyjny. Skorzystamy z niego, żeby klątwę zdjąć. O, widzicie? Jest.
Harrogate. Jak my stoimy z czasem? Dużo jeszcze czasu. To idziemy tej Ani zaraz szukać. Jak to tu wygląda z tymi kamyczkami? Tu mamy te runy. Może jednak sprzedam, co? Może jednak sprzedam. No bo co? My nie potrzebujemy żadnych. Nie potrzebujemy, nie? Etch. Na pewno zostawiam tego Hela. Bo to jakbyśmy chcieli, no coś by się jednak stało dziwnego, bym chciał jakąś runę wyjąć, znaczy wykasować, no to może. Na pewno Nef do craftu rękawic. No, w sumie to nie potrzebuję tych run, no już teraz to. Nawet jakby się dla najemnika trafił jakiś hełm albo broń żółta, fajna, ze slotem, no to odporności nie będzie potrzebował, obrażenia jakieś dodatkowe, to nope. Chociaż wiecie, co mógłbym zostawić? Odporność na trucizny. Jakbyśmy losowali te talizmany i trafiłby nam się talizman z odpornością na ogień, powiedzmy, albo pierścionek z odpornością na ogień i ze skutecznością, albo jakiś inny żółty fajny z odpornością na ogień, to moglibyśmy wykasować Rala, włożyć Tala wtedy z odpornością na trucizny, więc okej. Zostawmy sobie jednego Tala jeszcze na pewno. No, a tych dwóch się możemy pozbyć. Może niech tak będzie na wszelki wypadek. To sprzedajmy. Bądźmy sprzedajni, to sprzedajmy. Co ja miałem jeszcze? Aha, hazard mieliśmy. Czyli nie zdobyliśmy jednak poziomu. No nie, jeszcze zdobędziemy w tym odcinku poziom. Dobra, idziemy. Jeszcze mamy dużo czasu. To nie robimy na razie hazardu, idziemy dalej. Może zdobędziemy więcej kasy, kupimy więcej pierścionków z hazardu. Płaskowyż, Arad. Wchodzimy od razu tu. Kryształowe przejście. Ostrożnie. Co tutaj na starcie nam może wylecieć? Dobra, już trochę miejsca mamy. Heretyk. Z drugiego aktu. Znaczy... odpowiednik istoty z drugiego aktu. Podobnie jak żmij oszpony. Bitewny cestus. Kapliczka odzyskania many. Trzymamy się lewej strony, chociaż tak widzę tutaj to... No dobra, lewej strony, no. Ja się często trzymam tej lewej strony. Jak tu by się kruczy lud przydał, co? Będą nas spowalniać. No ale no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Klepiemy ich. Oj, będą spowalniać. Zaklęte błyskawice. O, nie na długo się nacieszył tymi zaklętymi błyskawicami ten bosior. No teraz to ja trafiam ich. No powiedzmy, tutaj raz chyba spudłowałem. Jest dobrze. Jest dobrze, czyli poziomik będzie w tym odcinku zaraz, skoro jeszcze chodzimy, bo mamy przecież dużo czasu. Nie wiem, czemu ja coś sobie znowu uroiłem, że to już odcinek trzeba kończyć. Tak to jest, jak się nagrywa jednym ciągiem kilka odcinków. Wzmocnienie niech będzie, portal niech będzie, to weźmiemy, okej. Okay. Joszpon na hita praktycznie, ten na 2-3. O, też spora rozpiętość tych obrażeń jest. Oho, te błyskawice są groźne dla nas, zwłaszcza, że takie podwójne. Ale nie bije mnie. O, ten niezły jest. Bardzo wytrzymały. Ale znieruchomiał. Mamy level. Czemu on był taki wytrzymały? Musiał mieć sporą odporność na obrażenia fizyczne. Zbroja z wężowej skóry. Drugopoziomowa, no weźmy. Sprzedamy. Aha, eteryczna. To nie. To nie. Co tania by było. Dobra, mamy poziom. Weźmy sobie ten poziom, stanę sobie tutaj z boczku. Czyli bierzemy jednak żywotność. No i co teraz tutaj miało być w okrzykach?
Okrzyk po prostu bierzemy. Okrzyk. Z następnym poziomem bierzemy rozkazy. Czyli jeszcze więcej obrony. No trochę więcej. 10% obrony albo 3% zdrowia mogliśmy wziąć z tego drugiego, bo tamten bonus do many czy do wytrzymałości, znaczy kondycji, to nie ma dla nas takiego wielkiego znaczenia. Naręczny kolec. Czempioni. Pyk. No, spowalniają też atakami takimi podstawowymi. Kurde, krzyknąłem po tym, jak najemnik rzucił krątkę. Klinga. Dobra, wezmę to. O, szmaragd bez skazy, dobrze. No, jakiś talizmanik mógłby polecić. To byśmy jeszcze polosowali. Nie musi być zarazu. Mówię, to już są takie wysokie poziomy tych lokacji, że nie musi być 85. Szczyt Areat ma chyba poziom 87, taka ciekawostka. No, ale wiecie, tam nie ma lutu, nie? Chodzi o to, żeby to wpłynęło na tych barbarzyńców. Jeżeli się nie mylę, właśnie 87 level to jest jedyna lokacja z takim najwyższym poziomem. Szczyt Areat. Chyba 87 poziom. Plus tam są ci bossowie, tacy, którzy mają poziom plus 2 czy plus 3, no nie, jak to tam jest. Trzeba by sprawdzić poziom tych starożytnych, jaki jest. Znaczy tak, musimy tutaj, jeszcze nie wychodzimy z tej lokacji, bo tutaj znalazłem wyjście, musimy te Anię uratować. Raczej. Mogłem dobić tamtego, ale zaklęty zimno, tak? Najważniejsze, że nie ma już błyskawic. Najemnik postanowił przyjść. To dobrze. Oho, przyspieszenie ataków. Latający topór. Identyfikacja potrzebna do czegoś? Niezupełnie. Dobra, idziemy dalej. Mamy znalezione w każdym razie przejście. Wiemy, gdzie jest. Heretycy, osłabiamy ich. No, tutaj trochę potrafią klepać. No, na starożytnych tak czy siak trzeba będzie uważać mocno. Właśnie, w sumie to nie wiem, czy chcę, żeby najemnik na nich te klątwy rzucał. Ja to bym wolał, żeby efekt tego naszego okrzyku na nich cały czas był. Tego, który zmniejsza ich obrażenia. Aha, i rozglądamy się za hełmem dla najemnika, takim białym. Charsi będzie nasycać. No ważne, żeby wylosowała jakiś duży procent do obrony. Już będzie dobrze. W takim trzeciopoziomowym hełmie. No właśnie, w sumie co tam jeszcze innego fajnego dla najemnika by mogło być w takim hełmie? To otrząśnięcie się po ciosie by mogło być. Odporności mu są niepotrzebne zbytnio, bo ma w zbroi. Może jednak to nie jest dobry pomysł, żeby dla niego ten hełm losować. Wampiręczy. Ale to nie są wykonane z kości wampira rękawice. O, najemnik rzuca te klątwy, rzuca. Ach, spowolniony jestem. Dobra, użyję sobie miksturkę. Wypolerowana różdżka. Sprawdźmy. I diabelska gwiazda. A jakby poleciała tak gwiazda Baranara, to co ja bym zrobił? Mistrzostwo we władaniu golemami. No, niech będzie, dwa sloty tylko zajmuje. Co ja bym wtedy zrobił? Czy ja bym się czasami nie przebudował jednak z powrotem? Wiecie, pod te szybkie ataki, z tymi druzgocącymi uderzeniami. Jeszcze ta gwiazda Baranara to masakra jest. Jeszcze taka szybka ona. I ma te obrażenia elementarne, takie duże. No, to byłby lekki dylemat. Tylko, że nie mielibyśmy takiej fajnej obrony z koncentracji.
No to byłby dylemat. Pod starożytnych chyba jednak ten topór byłby lepszy. Nope. Opętana istota, heretyk. Dobra. Szukamy... A nie, zaraz odcinek trzeba będzie kończyć. Jednak chciałbym ten hazard zrobić. Spalona różdżka. Weźmy. Weźmy miksturę leczenia, tę superaśną. O, tu jakieś pieniążki leżą. Może to zasadzka. Taka przynęta. No nie zupełnie. Okej. Tędy. No, zatoczyłem kółko. Ile już kasy mamy? 300 tysięcy. No to będzie ostry hazard. Obrażenia od czystej magii. Ze zwłóczni z kości. Ze zwłóczni. Jaredowy kamień też bym chętnie sprawdził. Ze zwłóczni. Jaredowy kamień. Słaby. Okej. I... Tak, to tu będzie. To będzie tutaj. O, i najemnik awansował. Zamarznięta rzeka tu będzie. Dobra. Chodźmy jeszcze ten hazard uskutecznić w tym odcinku i w następnym idziemy ratować Anię i będziemy mieli zwój od Malach. Czyli taki ważny przełom. To słabiutkie. Tutaj 9200 może być. No dobra. Ale zaraz. Nie ma hazardu teraz. Musiałbym zmienić te lokacje, nie? Bo nie ma już, bo nie ma Ani oraz nie ma... Nie ma zdrajcy. Niech Radhaka. No dobra, to chodźmy na razie do trzeciego aktu. Nie, do pierwszego aktu. Chodźmy do pierwszego aktu. Do Ghida. Hazard. Pierścionek. Jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Uwaga, pyk. 42 do skuteczności słabe. 30 do skuteczności słabe. 62 słabe. 53, 18 energii słabe, 11 do minimalnych słabe i 17 do zręczności słabe. No niestety, wyszło jak wyszło, będziemy hazardować dalej, jak zdobędziemy kasę. Trzeba próbować. Wracamy tutaj, portal cały czas jest otwarty. To jest drugi szmaragd, jeszcze nie możemy go transmutować. Dobra, zróbmy tak. Zostawmy te miksturki, żeby mieć więcej miejsca w plecaku. Okej, i tutaj sobie zakończymy odcinek, także trzymajcie się, na razie.